Policjanci sprawdzają również miejsca zamieszkania osób starszych i samotnych, którym potrzebna jest pomoc w czasie zimy. Funkcjonariusze podczas patroli w okresie znacznego spadku temperatur zwracają większą uwagę na miejsca, gdzie mogą chronić się przed mrozem osoby bezdomne. Zazwyczaj są to pustostany, ale również altanki czy domki letniskowe. Bardzo często bezdomni, aby się rozgrzać, rozpalają w takich miejscach ogniska, co może prowadzić do wielu niebezpieczeństw. Każdego roku kołobrzescy policjanci monitorują również sytuację osób starszych czy samotnych. Osobom bezdomnym wskazują miejsca, gdzie mogą się ogrzać lub zjeść ciepły posiłek, takie jak ogrzewalnia dla osób bezdomnych w Kołobrzegu przy ulicy Zwycięzców 12. Pamiętajmy, że na wychłodzenie organizmu są narażone nie tylko osoby bezdomne, ale również osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Tyle wystarczy, żeby uratować komuś zdrowie czy życie. Taka sytuacja miała miejsce dzisiaj. Operator telewizji kablowej Kołobrzeg, robiąc zdjęcia do informacji, przypadkiem zauważył leżącego na przystanku mężczyznę. O sytuacji natychmiast powiadomił Straż Miejską, która pojawiła się po kilku minutach. Mężczyzna okazał się przytomny. Policja przypomina, że możemy również skorzystać z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, za której pośrednictwem, wybierając kategorię zgłoszenia o nazwie bezdomność, zasygnalizujemy potrzebną pomoc.